Siemanko, witajcie na kanale Git. Z wami dzisiaj Doman. A co? Dzień dobry. Przetestujemy dla was słuchawki Audictus Achiever. Po teście słuchawek Endorphin od Audictusa czas na Achievery, słuchawki, które mają taki typowo miejski styl, Soul City, City Soul, nawet na opakowaniu też tutaj znajdziemy najważniejsze informacje o tym modelu, ale za chwilkę to dokładnie omówimy. Warto zajrzeć do opakowania. Już otwieram. Bo zestaw jest naprawdę bogaty. Zestaw, który składa się z samych słuchawek Achiever z odłączanym kabelkiem. To fajne. Jak nam się kabel na końcówce zepsuje, to będziemy mogli w każdej chwili wymienić. Ale słuchawki omówimy za chwilę. Mamy też tutaj sztywny pokrowiec, który pozwoli nam przewozić bardzo wygodnie słuchaweczki, które są oczywiście składane, więc możemy je dopasować do tego pokrowca. Włożyć, dopasować, spakować i zabieramy tu jakaś siateczka. Powiedzmy, że na dokumentację, która się znalazła też w opakowaniu. I wyobraźcie sobie, że Audictus daje nam jeszcze drugi pokrowiec. Miękki pokrowiec do przewożenia w jakiejś torebeczce, plecaczku, jak chcemy troszkę mniej miejsca zająć niż z tym sztywnym pokrowcem i nie boimy się o zniszczenie. To jest pierwszy olbrzymi plus. Tak, chociaż w tym, jeśli wrzucimy gdzieś na spód walizki, mogą ulec zniszczeniu. Dlatego jest ten większy zdecydowanie pokrowiec. Trzeba tak robić, żeby twoje stopy nie dotknąć, bo tutaj jest palec! Ach. I tak dotknąłeś. No już musiałem. Słuchawki, które zostały wykonane z kilku materiałów. W tej chwili też jeszcze dochodzi dodatkowy materiał, czyli piach, który się niestety dostał, bo nagrywamy na plaży. Minimalistyczne są słuchawki Achiever. Bardzo też takie malutkie. Bardzo malutkie. Proszę bardzo. Nie zakryją nam całej muszli, oczywiście będzie troszeczkę wystawać. Bardziej preferuję, jeśli chodzi o nauszne słuchawki tego typu, coś w stylu Creative Jam, jednak te dużo bardziej odcinają nas od otoczenia. To od razu da się odczuć, że odcinają nas od otoczenia, chociaż mamy tylko wewnętrzne wymiary otworu poduszek 3,5 na 2 cm mniej więcej, więc ucho nam nie wpada, ale i tak od otoczenia odcina. Poza tym testowane słuchaweczki ważą, moi drodzy, około 138 gramów, więc no, są leciutkie, prawie ich w ogóle na głowie nie czujemy. Nie, nie uciskają. Sobie, tak, a wyobraźcie sobie, że mamy tutaj metalowy pałąk, że mamy też metalową, tą najbardziej zewnętrzną część lewej i prawej słuchawki. Obudowy oczywiście, co się bardzo chwali. Tutaj matowe tworzywo sztuczne. Jeszcze widzę, że nawet foliki nie zerwałeś. No nie tak zerwałem, panie, bo to szkoda, żeby to porysować. Skóra syntetyczna, taka ekoskóra. Więc jedyny minus, bo może się troszeczkę bardziej ucho pocić. Może się bardziej ucho pocić i podejrzewam, że po pewnym czasie użytkowania ta skóra po prostu będzie się ścierać. No jeszcze w tej chwili po około 2-3 tygodniach testów, trochę słucham, trochę na czaszce noszę, nic się nie wytarło. No ale faktycznie, gdyby to były welurowe poduszeczki, to wtedy byłaby lepsza przepuszczalność powietrza i na pewno... Ale gorsze odcięcie. Mniej. Ale gorsze odcięcie, więc coś za coś. Tak wyglądają te muszelki malutkie. Zewnętrzna część z kablem z jednej strony o długości około 1,2 metra, więc jest to długość w zupełności wystarczająca, by mieć gdzieś telefon w kieszeni, by mieć gdzieś telefon, nie wiem, może w plecaku, w torebce i słuchać. Jest też, rzecz jasna, na tym kabelku o około 10-15 cm od słuchawek oddzielony pilocik, który umożliwi nam odbieranie, kończenie rozmów. Jest to też pilocik z mikrofonem. A jak mikrofon? A mikrofon, powiem wam, że fajnie zbiera, spokojnie możemy się dogadać. I to jest chyba najważniejsza cecha takiego mikrofonu. Skórą też obity jest sam pałąk, który będzie przylegać do naszej czaszki, ale jest bez przesady, ale miękki, więc też nie będzie jakoś tak bardzo się odciskał w czaszce, ale nie będzie powodować dyskomfortu. Dobre oznaczenie lewa, prawa. Na samych słuchawkach nie mamy żadnych przycisków. Nie ma tutaj niczego, bo nie ma żadnego systemu specjalnego wygłuszania, nie ma jakichś regulacji od razu, które są dostępne, uruchamiania ekstrabasów i innych. To są po prostu miejskie słuchaweczki, które mają nas odciąć, które mają nam zapewnić dobrą jakość brzmienia, no i które też przede wszystkim mają wyglądać. I święty spokój w komunikacji miejskiej. No tak, nikt się nie będzie czepiał, ale one naprawdę są bardzo eleganckie pod kątem wyglądu. Tak, są bardzo ładne, naprawdę. Dużo ładniejsze niż wspomniane wcześniej kreatywy, czy nawet... Jak się nazywały te twoje? Encore? Master, tak. Encore. To są ładniejsze. Wiesz co? Tak. Też mi się bardziej podobają. Jestem bardzo zaskoczony pod kątem wyglądu. A jak brzmienie? Słychać coś? Delikatnie słychać. A ja nawet swojego głosu w ogóle nie słyszę w tej chwili. Mam na maksa pogłoszone.
Nie, delikatnie słychać, nie będzie to uciążliwe, tu mamy cicho, wiadomo. Ale jeśli będziemy jechać pociągiem czy autobusem, osoba... O kurczę, ale sobie sieczkę uruchomiłem. Osoba siedząca obok nie powinna absolutnie nic słyszeć. Słuchajcie, mamy tutaj 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 tysięcy Hz, więc absolutnie standardowe jak na tego typu słuchawki, impedancja 32 ohmy i to jest jedyna specyfikacja techniczna, która Wam się przyda. Specyfikacja techniczna klasyczna, ale już jeżeli chodzi o jakość brzmienia, to jest inaczej niż w wielu porównywalnych modelach, bo nie mamy tutaj bardzo mocnego basu, ale mamy bas sprężysty, bas czysty i bas, który nie traci na swojej jakości nawet przy maksymalnych ustawieniach głośności, a to w słuchawkach tego typu nie zawsze jest oczywiste. Tak, to się dało zauważyć od razu po chwili użytkowania tych słuchawek w włączeniu pierwszego lepszego utworu. Naprawdę bardzo fajnie sobie radzą, nic nie trzeszczy, nic nie denerwuje. Niezależnie od tego, jaka głośność, czy jest to minimalna, czy maksymalna, czy na 50-80%, jak to lubimy na procenty zawsze przekładać. Odnośnie jakości brzmienia też trzeba wspomnieć, że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze wypozycjonowane są średnie, niskie i wysokie tony. Nie będziemy narzekać na soprany, nie będziemy narzekać na wokale. Nawet z mocniejszymi brzmieniami rockowymi sobie dobrze te słuchawki radzą, chociaż one są tak bardziej przeznaczone pod kątem stylu do jakiegoś rapu, do muzyki elektronicznej. Wtedy będą na pewno pokazywać najlepiej swoje oblicze. Inne gatunki muzyczne, jak będziemy chcieli jakichś rockowych brzmień słuchać, no to może nam troszkę doskwierać dosyć wąska scena, bo faktycznie... No kwestia gustu oczywiście, ktoś woli węższą, ktoś woli szerszą, ale tutaj ta scena, przez to, że jesteśmy tak całkowicie też odcinani, na pewno ma to jakiś wpływ. Mimo wszystko, pod kątem brzmienia, oprócz tej sceny, no kapitalne są te słuchawki, naprawdę. Słuchajcie, możecie się zastanawiać, dlaczego my się tak nad niektórymi, albo raczej dlaczego tak często się zachwycamy nad słuchawkami czy głośnikami, które testujemy. My po prostu staramy się dobierać to, co warto będzie polecić do kupna, a nie to, co jest kompletnym szajsem i będziemy zaraz po tym jeździć, bo to nie na tym polega, żeby znęcać się nad sprzętami, które chociaż nie takie wyszły. Też mieliśmy. Chociaż takie też w swoim życiu mieliśmy. Słuchawki Audictus Achiever kosztują około 200 zł. Moi drodzy, za 200 zł, za 200 zł zabieram telefon, bo telefon nie jest w zestawie. Bardzo fajna propozycja. Dla tych, którzy nie chcą wydać dużo, chcą mieć coś ładnego i przy tym bardzo fajnie grającego. Bardzo fajnie grającego, naprawdę. Ja byłem mega zaskoczony, bo przyznam, tej marki nie znałem. Myślałem sobie, no tam dobra, niech będzie, no, przetestujemy. A tutaj i te słuchawki sportowe, które testował Burzyk, świetne, prawda? Zachwycony byłeś pod kątem pracy jakości. Wiadomo, tam pewne mankamenty są, ale też i w tych do czegoś delikatnie możemy się przyczepić. Moi drodzy, co otrzymujemy za 200 zł? Dwa pokrowce. Zajebiście. Przewód, który możemy sobie wymienić, jak nam się gdzieś tam złamie na końcówce, to się może przecież zdarzyć. Bądź będzie za krótki. Tak, jak będziemy gdzieś w kieszeni nosić, no to coś się może z nim wydarzyć. No nie są to słuchawki bezprzewodowe, ale to jest jasne. Otrzymujemy stonowany w odcieniu takim szarym, bardzo fajny design, metalowe elementy, tworzywo sztuczne, skóra, dobrze wygłuszające słuchawki. Tak, wygłuszają nieźle. Słuchawki, które charakteryzują się świetną jakością brzmienia, to jeszcze raz muszę podkreślić. No i słuchawki, które mocno, oczywiście, nie nadszarpną naszego budżetu. Ja z czystym sercem dla tych, którzy... I również dla okularników, bo to, co mi zawsze przeszkadza w słuchawkach, to, że uciskają i wbija mi się oprawka po prostu, tak te absolutnie nic. Nic się nie wbijają, są tak leciutkie, no niespełna 140 gramów, więc to co to się ma wbijać? Tak, dobrze został, właśnie. O tej elastyczności jeszcze nic nie mówiliśmy. Zobaczcie, jakie one są elastyczne. Tutaj troszkę się zaginają, ale nawet jak szybko będziemy chcieli wyciągać i to, że są składane. Tego też do końca nie pokazaliśmy. Składane i w kilku płaszczyznach są regulowane, więc możemy do każdego kształtu głowy sobie spokojnie dopasować. Świetne słuchawki przewodowe Audictus Achiever. Achiever na kanale Git. Naprawdę Audictus, robicie to dobrze. Czekamy na kolejne modele, które mam nadzieję też się u nas pojawią. A no i jak będziemy nawet troszkę sobie biegać, to na tej głowie się utrzymają, troszkę mocniej sobie ściśniemy. To może się przebiegniesz po plaży. Słucham? Przebiegnij się po plaży. To mikroport zgubię. Biegnę, zobaczcie. Nic się nie poruszyły nawet, więc możemy spokojnie w nich też biegać, chociaż nie są wodoszczelne. To do zobaczenia. Hejo. Jest git. Kurwa, tak jak masz garba. Ty też masz, tylko tak siedzisz, żeby go zniwelować. Od tyłu, od przodu nie widać garba, jedzie. No właśnie.